Cześć, witajcie, z tej strony WPO, jestem na serwerze Legendarna Kraina, a dzisiaj jest ze mną Bullet Ice. Witam wszystkich. I tak, na początku chciałbym wyjaśnić, kim jest Paweł. Paweł gra u nas na serwerze, nie ma kanału na YouTubie, aczkolwiek zasłużył się dla serwera, dlatego go wpuściliśmy. Także nie pytać o żadne tam IP i tak dalej, wpuszczanie na serwer, my wybieramy. No i tak jak mówię, Paweł się przysłużył, ale nie będę mówił tutaj, streszczał, o co chodzi, bo to nie miałoby sensu. I tak, w tym odcinku odnalazłem twierdzę, tak, jest bardzo ładna twierdza, ale tym razem nie dam nikomu koordynatów, tylko z Pawłem będziemy sobie tutaj ją przeglądać, tak, buszować. No i co, i taki będzie wyglądał odcinek, także co, chyba możemy zejść na dół. Zobaczymy. I na pewno będziemy zbierać te tam wszystkie bloki, jakie są, bo ich nigdzie nie spotkamy. No tak. Tutaj była biblioteka. Już ją całą opróżniłem. Mam 11 staków książek, więc naprawdę bardzo fajnie i przydatne to będzie. Tutaj obok też jest opuszczona kopalnia z tym takimi drewnianymi główienkami, także tam może też się udamy. Dobra, gdzie ty jesteś? A już widzę, poleciałeś. Zagapowałem się. Ja tu wszystko odkryłem, aczkolwiek nie znalazłem tego miejsca, gdzie są te portaliki i można wkładać te oko Enderu, tak? Czy jak to się nazywało? Więc to też postaramy się znaleźć, a w międzyczasie będziemy niszczyć co cenniejsze bloki. Także co, no ja na pewno będę zbierał sobie kraty, bo mi się przydadzą do budowy mojego zamku. W następnych odcinkach na pewno wam pokażę. Tak. Nie będzie tego dostać, nie da. No, będziemy szpanować, że tylko my mamy. W sumie tylko ty wiesz, ja wiem i Kichu wie o tym, że znalazłem opuszczoną kopalnię, także będzie to zaskoczenie dla niektórych. Jak przyjdą, to nic nie będzie. No. Nie wiem, czy znajdą, bo jesteśmy dość daleko od naszej kryjówki. Znalazłem to tak, że... Widzisz, Silverfish cię bije? No, człowiek. Znalazłem to tak, że pływałem sobie łódką w poszukiwaniu krów, no i płynąłem gdzieś na morzu czy tam czymś, patrzę, a tam w dole jakaś jest jaskinia czy coś, lawę widziałem po prostu, no dobra, to spłynę na dół, zobaczę co tam jest. Patrzę Stonebrick, nie, i oh yeah, zajebiście. Tak, na naszym serwerze wszystkie krówki się skończyły. No, teraz ktoś chyba farmę zrobił, ale nie wiem jak to tam u nich jest. Nie będziemy nikomu kraść. Teraz już na pewno nie będzie takiej potrzeby, bo tyle tego mamy, tych książek, że starczy na długi, długi czas. Okej. Dobra, już to mam. Co znalazłeś? Może coś ciekawego? Właśnie tam. Nie za bardzo. Szukam jakichś pomieszczeń, jakichś przejść. Przed chwilą doszedłem w sumie. No ja już troszkę chodziłem, ale też właśnie nic nie znalazłem. Może coś wspólnie znajdziemy. Mimo zawsze we dwóch jest łatwiej. Mam tu jakiś kill of unbreaking, efektywność. O, ja tu w ogóle jestem strasznie ubogi w węgiel. Mam więcej diaksów niż samego węgla, więc... A mi będzie potrzebne na przetapianie z cobblestone, choć teraz troszkę nie będę musiał, bo jak rozbierzemy całą twierdzę, to będzie sporo tego stonebricka. Ale jednak na przyszłość i tak będzie potrzebny ten węgiel. A, ja tam mogę się wymienić za diaksy. No, źle je szukałem. O, jest silverfish. Łatwo rozpoznać, bo się blok strasznie długo niszczy. Znaczy no strasznie długo. Ponad normę. A tam. Pięścią się go szybko niszczy, wtedy strasznie. Blok? Ten z silverfishami, tak. No, go się niszczy dłonią szybciej niż kill off. No ale wiesz, no jak już normalnie i tak kill offem wszystko zbierasz, więc podchodzisz z kill offem, to tam nie ma sensu podmieniać. Dobra, mam tu fajny, bardzo fajny łuk, że na dwa hita wszystkie ściągam, bo jest flame 1 i power 4. Mam tą moją szkieletornię, więc sporo strzał jest, także się opłaca jak najbardziej chodzić z łukiem. Ty z mieczem chodzisz, nie? Normalnie. Tak, łuk też mam w sumie. A masz jakiś fajny mieczek czy coś? Sharpness 4 tylko i wyłącznie, niestety.
czy po prostu damage? Lepsze to niż nic. No tak, a 30 level dałeś, nie? No, tak. To jest chamskie. O, tu jest jakaś gromadka, to na mnie będę chodził. Nie chcę mi się z nimi walczyć teraz. O, tu creeper, ale mój łuk. Ło, stary, znalazłem diaksy. Lecę po diaksy, zaraz wracam. To ładnie, ładnie. Diaksy zawsze spoko, nie? Choć w obecnej sytuacji twierdzę, że jest bardziej człowiek cenna niż... Bo ty masz Fortune 2, nie? Nie, ja nie mam w ogóle Fortune. To aż 8 diaksów było? O? No ja mam ten z Fortune 2, no to ja tam koszę, ładnie te diaksy. Bez przyczyny mam już ponad 2 staki. No. Dobra. Wracam. Tu jeszcze trochę węgla jest, pozbieram go. Można nawet expić na węglu. No. Ja tu teraz nie mogę paść, bo mam aż 33 level i... Właśnie... Mam taki, żebym normalnie zenchantował dawno coś, bo to tam mam tyle diaksów, to nie robi różnicy, czy zenchantuję, czy też nie. Ale ktoś zniszczył spawn, ten do enchantowania z książkami. Enchanting tam table. Nie enchanting, tylko książki dookoła. I że nie dawało już 30 levela, więc no chciałem zrobić swój i wybrałem się w poszukiwanie krów, no i właśnie znalazłem to. Więc w sumie wyszło na plus, bo... I tak książki mam, nawet w takim nadmiarze, że... Że się podzielić nawet można? No, dokładnie. To są kolejne kraty, mogę zebrać. No, ale tego pomieszczenia z tym tym nie ma nigdzie. Twierdza jest chyba tylko jedna z tego, co kojarzę. No właśnie też tak coś kojarzę, aczkolwiek no nie wiem, jak to tam działa. Jakoś nigdy z twierdzą nie miałem do czynienia, więc... Nie za bardzo się orientuję w tym temacie. Nie no, zazwyczaj się szukało za pomocą, wiesz, pełny kresu, to się no tak, no ale znalazłem już twierdzę, a zawsze w twierdzy gdzieś to jednak było i... Teraz nie mam, to nie wiem, o co chodzi. Pomieszczenie do niku. Szukam, co to jest. Co ty za ścinka? Jesteśmy sami na serwerze, bo jest jeszcze wczesna godzina. Ludzie nie powracali z szkoły, pracy. Czy też studiów, bo mamy też studentów na serwerze. Tak. Na szczęście dzieci nie jest tak dużo. No, nie no, atmosfera jest naprawdę bardzo fajna. Ho ho, ten przejście sobie zrobię. No nie ma nigdzie, no co to za sobą być? Znalazłem coś stosunkowo nietypowego, jakiś podwójny sufit czy co to jest. A to coś takiego tam jest. To po prostu tak się wygenerowało, wiesz? To tam nie ma jakiegoś znacznego wpływu na... Coś cię bije. Siwe pisze, biją. Takie sywne stworzenia, straszne. Takie małe, a jednak... Potrafi dokuczyć komuś. Ja tu węgiel zbieram, bo mi jest potrzebny węglaś. Węgielak. Ojojoj, ale komitet powitalny z creeperem na czele. Nie, nie, nie. Wybuch koło mnie. Coś? Obok ciebie byłeś to? Nad tobą byłem tak jak. On wybuchł właśnie tak mniej więcej pod tobą, więc. Nie wiem, czy coś ci zadało jakieś obrażenie, czy nie? Nie tam. Dwa serduszka to niedużo. Oj, mały gnój, mały gnój. Silverfishek, no co ty mnie tutaj? Myślisz, że masz jakieś szanse kolejne? Masz jedzenie, czy potrzebujesz czegoś? No ja mam 30 melonów, ja to zawsze z melonami chodzę. Ja ostatnio zabiłem prawie wszystkie swoje kurczaki, tak. 3 staki tego wyszło mięso. No ja też zabiłem, mam sporo, ale jakoś już się przyzwyczaiłem do melonów jednak. Dobra. O, kolejny mały gnój. Tu gin, śmieciu! Fungię tu znalazłem, może chcesz pozbierać jak tak potrzebujesz? Nie, tam. Sobie znajdę.
Okej, okay, tu jest jakieś już przejście. Strasznie zawiłe te korytarze są. Tak. Tutaj nic. O! Nie. Co się stało? Creeper, pająk, same przyjemności. O, sporo ich tu łazi. Aczkolwiek, kurde, no gdzie jest to pomieszczenie? No by się przydało do tego endu się wybrać. Bo tam tych ładnie 9... można expić i smoczka ładnie zabić. Szkoda, że smoki się nie wespią częściej, ale... No, niestety. Aczkolwiek nie ma co narzekać, 120 leveli. Prawie 130, 129 wchodzi. No. Jednej osobie. Ładnie. Jednej, jak sam zabijesz, a na pewno nie pójdziemy tam sami na tego smoczka, więc więcej będzie. Czy we dwóch, może by się udało. O kurde, ale spadłem, nie? I już myślałem, że do lawy, ale... Obok... Gin! Się przestraszyłem. Dobrze, że mam wiaderko z wodą. Zawsze noszę przy sobie. Też, wiaderko z wodą już... Przyzwyczajony. Już nauczony. Bo bez to nie ma szans, żeby to coś zrobić. Dobra, tu nic nie ma. Może przy okazji jakieś diaksy wpadną? Nie obraziłbym się, nie obraziłbym się na pewno. Mi wpadły, też się nie obraziłem. O, wielką mowa. Diaksy? No, a jeszcze z moim killofikiem zobaczymy, ile ich tu wypadnie. Miejmy nadzieję, że sporo. Dobra, jeszcze tylko tutaj zalać lawę. Co by się nic nie stało moim kochanym diaksom. Dobra, bierzemy kilo Fortune 2. Tak, pierwsze złoże. Wypadł jeden diaks tylko. Ale że ona da. Dobra, drugie. Znowu jeden. Trzecie. Jeden. Jaka żałoba, nie? Tu wypadły dwa. Znowu jeden i tu dwa. No i też żałobnie trochę. Słabo, słabo. No, jak na Kill of Fortune 2, to powinno ich tam tyle polecieć, a tu dupa. No trudno. Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się ma, jak to mówią, nie? Zawiło to jest strasznie. Nie wiadomo co, gdzie, jak i dlaczego. No. Czy nieźle się nagimnastykować. Idzie korytarz, kończy się po chwili. A nie obraziłbym się, jakby wpadło jeszcze troszkę diaksy. Nie no, już chyba się to nie uda, że znowu na zawołanie będą diaksy. Jest lapis, ale lapis to mi raczej nie będzie potrzebny niczego. Ewentualnie bloki lapisu sobie porobię. Fajnie wyglądają jako, zobacz coś. No. Właśnie też tak ostatnio zauważyłem. Ja sobie postawiłem na nich te całe... do robienia mikstur. No, widziałem. Zawsze coś innego, bo to takie. Tak. Dobrze, to jeszcze trochę węgla jest, to sobie jakoś dziabne. Węgiel zawsze spok. Wszyscy narzekają, że jest go tak dużo, że mają nadmiar, a ja zawsze mam jakoś niedobór. Znaczy, no zawsze, no teraz jakoś tak wypadło. Jak skończę dać zamek, to będziesz miał go dosyć. No, ale zanim go skończę. Już niby mam 4 podpórki, ale jeszcze trzeba sporo na posiedzieć przy nim. Ale to z czasem, na pewno wam pokażę jeszcze jak to wygląda, może jakiś proces budowy, coś sobie ogarniemy to. Na pewno. O, Endem. Endek? To bij go. Czuję, że jestem blisko, czekaj, bo ja tu mam końcówkę życia. Szkoda, że nie zaprowadzicie do tego. Pokoiku jestem. Wpadła... A nie mam przy sobie tego całego. Blaze powder, no. No mogliśmy zrobić parę, bo to trzeba mieć Ender Perłę, tak? I ten Blaze powder. Znaczy base lot i z tego robi się, wiesz, tego base powder. Z tej pałeczki, tak? Tak. No ja mam tylko jedną ender perłę, więc nawet... Nie mam żadnej. Ale no to bij tego endka, może ci coś wypadnie. Trzy creepery. Znaczy ender. Enderasz? To czekaj, to ja pójdę do ciebie i razem je zaciekam. Czekaj, już jednego nie ma, zaraz drugi zdechnie. Tylko nie padnij tam.
Kiewet? Biorę węgiel. No i zniknął, no cwaniak. Która przyjdzie, nie martw się. One tak łatwo nie odpuszczają. Jest drugi. Dobra, tu są jakieś jeszcze kraty, na pewno. Pierwsza enderpearl jest. No to dobrze. Nie no, trzeba na bank. Po odcinku teraz pójdziemy do Netheru sobie. Machniemy. Nawet do domu. Wiesz, jak szybciej wrócić do domu? Nie wiem, czy to zadziała. Ale na serwerze jest chyba tak, że niezależnie gdzie zrobisz portal, to w Netherze będzie tylko jeden portal. I wtedy sobie wejdziemy tym, a jak będziemy wychodzić, to wyjdziemy na spawnie. Zapalniczkę masz żelazo? Czy przetopimy sobie zęby? W skrzynce miałem, więc tam na górze w tych skrzynkach, co widzieliście na początku odcinku, na pewno mam. Pozabija się te, jakim tam zombie to wypadają teraz często takie. Nie rzeczy. No, to szybciej znaleźć, nie? I przetopić, to tam nie jest taki duży problem. No kurde, głupia woda. Już nawet nie wiem, kto będę spotkał w twierdzy. Jestem w tej całej jaskini. Ja tam kraty cały czas ciacham, ale tutaj mi woda przeszkadza i... Miałem nadzieję, że te pany mnie zaprowadzą, może? Za rączkę? Chodź, Andziu, zaprowadź mnie. O, jakieś widzę te drewniane podporki, czyli tu jest... Ta drewniana główienka, dobra. Przedostałem się. O, jest spawner, bardzo fajnie, ale go nie będę... O nie, tu są te trujące gówna! O, z nimi fuck. Trzeba uważać. Fuck. Fuck you, Minecraft. O kurde, nie. Zatruły mnie. Zginę. Jedno serduszko. A nie, nie da się od trucizny zginąć. Ale trzeba, żeby się odtruć, trzeba mieć wiaderko mleka, jeżeli się... No, stary, skąd ja tu wezmę ci mleko? Ale nie da się zginąć od zatrucia. Zostaje pół serduszka. Jak? Ale na farcie teraz to zrobiłem, nie? A już myślałem, że stracę ten 30 level i głupio trochę by było. Już coś do mnie strzela, ja stąd uciekam, no to... Dużo złota strasznie tutaj. No, sporo, ale ja nie zbieram, jakoś już nie chcę zaśmiecać sobie ekwipunku. Ja sobie chciałem jakieś pomieszczenie ze złota zbudować, to się przyda. No, no chyba, że do tego, bo innego zastosowania złota jako tako nie ma chyba lepszego. Ale znowu nie pamiętam, gdzie ten, gdzie byliśmy. Tam te skrzynki są, no ale co tam się znajdzie. Ja idę chyba za twoimi pochodniami. No, już tu wszędzie ich nastawiałem. Niszczymy te bloki. Rozbierzemy całą twierdzę, ktoś przyjdzie, nawet nie pozna, że tu coś było. Ale trudno. Kto pierwszy, ten lepszy, jak to mówią, nie? Słyszę cię gdzieś za ścianą, jak się bijesz z pająkami, czy z czymś. Z tymi. Małymi gnojami. Coś ci dzwoni. Telefon mu chyba dzwonił. Jo, silverfisze. No i nie wiem. Oj, gdzie jesteś, mały gnoju? Tam strzelasz. To dzień dobry. Chodźcie do mnie, kosteczki. Czy tak mam tyle takich nadmiar w domu, że to... Już jestem. Spoko. W sumie tak już będziemy chyba kończyć odcinek, bo jest dość, no dość długi, 20 minut trwa. Ale już nic nowego, ciekawszego wam raczej nie zdołamy pokazać, także no nie ma sensu tego ciągnąć. My jeszcze tu sobie posiedzimy, na pewno pozbieramy sobie te stone bricki, mossy stone bricki i cracked stone bricki. A to by było na tyle w tym odcinku, dzięki za oglądanie, na razie. Powiesz coś na koniec? Dzięki wielkie, do usłyszenia. No, cześć.